Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wiedźmin 3, moi drodzy, i dziś będziemy... Może nie dziś, może przemedytujmy do rana. I będziemy wyganiać tego Hima całego. Wiecie, jeżeli jest możliwość na dobrą sprawę doprowadzić do sytuacji, w której, kurczę, no jednak będziemy mogli kogoś uratować, to myślę, że jest to doskonały moment... Co tu się dzieje w ogóle? Że będzie to doskonały... doskonały sposób na to. Nie zmienia to jednak, kurczę, faktu, że jakoś przełażę w ogóle nie tędy, co chciałem. Co ja w ogóle robię? Dokąd ja zmierzam? Dokąd zmierza ten świat? Ten deszcz, jeny, uspokój się, do lekarza idź, czy coś, gościu, chłopie, mordo, co ty? W każdym razie powiem wam, że kurczę, wpadłem w taki ciąg wiedźminowy, się tak wkręciłem już tą historię na nowo, że nagrywam chyba już 5 odcinek z rzędu. I to wcale nie są krótkie odcinki, jak możecie zauważyć. Siema. Co ja mam zrobić? Przeszukaj dom i znajdź sposób na pozbycie się Hima. No właśnie, no właśnie. Musieli sprowadzić z Duna z kontynentu. Ja już wiem, że to będzie ten sposób. Ciri! Co? Nie, to niemożliwe. Zaraza. O, żeż ty, już mnie ciary zaczęły przechodzić. Mówię, co się stało? No dobrze, to znaczy, że się boisz. Ty dziadu, jak mogłeś w ogóle dopuścić do takiej sytuacji? Nie udał, bał się zobaczyć Hima za plecami. Ktoś sobie kiedyś złamie nogę albo kark. To co robimy? Nie, tu nie, tam nie. O, 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 kołyska, stara, proszę kołyska. Bardzo. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt, chodź, chyba mam pomysł. Ale to mi nie mów. Gdzie ty jesteś? Co tam? Wymyśliłaś coś? Tak, mam plan i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. A ty. Ufam ci pewnie. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak? Możemy zaczynać? Zaczynajmy, pewnie. Jestem gotowy. Dobrze, jasne. Niedługo wrócę. Dawaj. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Nie ma sprawy. Igni! Tam! Biegnie do starego domu! Co? Łapcie ją! Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Ono oczu nie ma w ogóle? Co jest? Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! Wsadź dziecko do pieca, pewnie. Quenem to zablokował, co ty gadasz? Kurczę, tylko guzik trzymałem. Świetna zabawa. Naprawdę, jest tak OP w ogóle ten młynek. Przekokrzony jest.
A. Dlaczego? Bo tak. Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i... Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakbym wpadł w jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony. Z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? To minie, poradzisz sobie, poradzisz sobie. Poradzisz sobie. Ważne, żebyś teraz nie użalał się nad sobą. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Kim był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Adios, muchacho. Zapuścicie go tak samego? Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Speaker Rock? W sumie nie jeszcze wiem. Nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. O co chodzi z tą Yen? O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Co ty gadasz? Choć muszę przyznać, że nie jest z tobą aż tak źle. Zaufałeś mi. Prawie obcej dziewczynie. Nie każdy miałby tyle odwagi. Tylko teraz nie rozpowiadaj o tym po wyspach, bo wyjdę na pantoflarze. Bywaj, Geralt. Bywa, ja nie bywam, ja jestem. No i fajno. Udało się uratować człowieka, ja jestem zadowolony z tego. Dightwen. Taki se ten miecz. Aha, nic w sumie szczególnego więcej nie mamy. A co tu za olej został nałożony? Aha, przeciw humanoidom. Okej, okay, kumam. No to co? To Jod, proszę ja ciebie. Jod jak Yennefer. Miecz rodowy. Znajdź obozowisko złodziei w pobliżu tego czegoś tam, coś tam. Gdzie to jest? Nie ma nic tu obok. Mamy trzy znaki zapytania. Ja bym się tam wybrał. Ja bym zobaczył jednak. Skoro jest taka możliwość, jesteśmy niedaleko, to czemu by tego nie sprawdzić? O kurczę, jak się tam dostać? Kurczę, czekaj. Czy to przypadkiem nie trzeba będzie jakoś przeleść tamtą dziurą? No pewnie, jeszcze się połam po drodze. Jak to zamknięte? Ty, no bez żartów. Jak to kurczę zamknięte? Ależ se podniosę chociaż.
Aha! Była dziura i nagle dziury nie ma? Co jest grane? Dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. No weź, Geralt. Nie na takie rzeczy żeś wskakiwał. O co ci chodzi? No dobra, to tędy nie przelezę. No ale widzę, że tam można jakoś przejść. Nie da się tego obejść? Ej. No bo to tam trzeba wejść. Czy ja zepsułem, robiąc tego questa, to, żeby tam się dostać? No nie żartuj sobie nawet ze mnie. Czy dookoła muszę to przejść? O, co to za miejsce? No. Jak w Skyrimie. Po ścianie i w końcu się uda. No jednak nie do końca. Nie no, bez żartów, jak ja mogę się tam dostać? Ty no, zepsułem. No nie wlezę tam. A! Uspokój się, Geralt, nie panikuj. Nie, ty masz... Jezu, Geralt. Pokaż mi mapę, jak ja mam się tam, kurczę, dostać? Tędy nie przelezę. Tędy też wątpię. Jakbym zszedł do piwnicy? Nie ma tu jakiegoś tajemnego przejścia, coś, ktoś? No bez sensu. Miejscówkę przede mną ukrywają, no. Bo co? Ardem? No patrz, jaki bezsens, była dziura i co? Już nie przelezę. Ech, no żal. Tam nie wejdę. Jakaś drabina, coś? Dobra, ostatnia próba, żeby tam wejść. No tam jest jakieś przejście, tylko kurczę, jak się tam dostać teraz? Oho, świetny pomysł. Najlepszy! Jaki ślisk, kurczę, patrz. Ważna wariata.
Okej. No nie, zjeżdżaj, Geralt! Spokój się. Ech, mogę to jakoś obejść? No weź się uspokój, przestań zjeżdżać. Ja wiem, że to fajna zabawa, ale no niestety. Geralt! Padniesz do lodowa... No i pływaj teraz. Nie chciałeś mnie słuchać, to teraz masz. Nie no, ale serio, to ja sobie zamknąłem drogę chyba tam. Ale lipa. Tędy jakbym spróbował gdzieś? O, na pewno. O, raz się uda wdrapać w ogóle na te skały, innym razem w ogóle nie. Jest tu jakieś przejście, coś? No Geralt, uspokój się. Gdzie ja w ogóle jestem? Jakbym spróbował czytać grę. Czekajcie. Pamiętaj, dwie rzeczy cię definiują. Cierpliwość, kiedy nie masz niczego, i twoja postawa, gdy masz już wszystko. No i dobra, wczytałem grę do momentu, kiedy faktycznie jeszcze ta ściana jakby tam nie istniała. Ta o tutaj ściana. Ciri. Nie, to... Tak, tak, my już wiemy, że to jest jakiś ten... Dobra, dobra. No, w każdym razie. Tu widzę, że gdybyśmy na przykład właśnie walnęli sobie Ardem. No na pewno. Czytam to jeszcze raz. Dobra, można to uznać za lekkie oszustwo. No ale generalnie chcę zobaczyć, co tam jest. Strasznie mnie to korci. Dobra, to przeklikamy, przeklikamy, przeklikamy. Dobra, 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 to wiemy, wiemy. Zapisz grę, proszę ja ciebie. Stan gry został zapisany, fantastycznie. Walnijmy to sobie Ardem. No! I teraz przynajmniej się tu można, kurczę, jakoś po ludzku dostać. Ludzie z Łodzi, kto to planował, wymyślił w ogóle? I kto tam tą ścianę tak wybudował? O, miejsce mocy, proszę bardzo. Medalion drży, to miejsce mocy. Igni? Tadam. Czy warto było? Jeszcze ja. No. Dla jednego punktu było warto. Teraz możemy się wrócić, przeszukać tą chałupę. Kurczę, ale bez sensu było to, że inaczej się nie dało tam dostać niż w momencie, kiedy był ten quest. O, widzę, deski wróciły. Ciekawostka. Lustro. Pewnie Udalryk bał się zobaczyć Hima za plecami. Ktoś sobie kiedyś złamie nogę albo kark. No ja prawie.
Piękna robota. Musieli sprowadzić z Duna z kontynentu. I tu była kołyska jeszcze, dokładnie. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. I co? Mleko, 1-0, grasz dalej. No. Dobra. Geralt, chodź! Chyba mam pomysł. No to super. Wymyśliłeś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej. Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. Dobra, dawaj. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak? Możemy zaczynać? Pewnie. Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Dobra, w sumie przechodzimy to drugi raz, więc... Zadź dziecko do pieca. I co, pasku? Ciekawe, czy mogłem im nie robić krzywdy. No, było, tak. Oszukaj. Tu wiemy, tak. Wyjdźmy. Co się dzieje? Geralt. Wiruje, tak. Spokojnie, to minie. Jesteś skołowany, ale spokojnie, to minie. Czuję? To normalne. Ale bez... Dziękuję. Tak, bywajcie, bla. Jeszcze nie. Yennefer na pewno się już nie... O co ci chodzi, co? Yennefer, byczku? Chcesz powiedzieć, że... Nie warto. Chodź. Dobra, wleźliśmy pod pantofel, to doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, no niestety. Geralt niby taki super hiper, ale trochę simpem jest jednak. Jeżeli chodzi o Yennefer. No i dobra, questa mamy z bani. No zróbmy w takim razie... tego jeszcze nie. Czekaj, Królewski Gambit albo... Zgłoś się do Kracha Uncreight po nagrodę. O! Czekaj, ty to dawaj jeszcze... o ten miecz. Albo może jeszcze tu zajedziemy? O kurczę, myślę, że to jest dobry pomysł. Zawarłem chatę, czy nie zawarłem? 300 metrów, to w sumie nawet z buta chyba pociągniemy to. A jestem ciekaw, co tam takiego ciekawego mają. Ciekaw jestem, co ciekawego. Takie masło maślane delikatnie. Łotka, gdzie jesteś? Chodź. Chodź, mój ty wierny rumaku. Czy klaczo wierna. Coś tam, kurczę, musi być. Coś przed nami chowają. I ja chcę się dowiedzieć, co takiego. Czekaj, bo to ten. Zatańczmy. No wyciągnij ten miecz. Aha, tam jeszcze są. Ja sobie tak idę po prostu na kozaka. Aha. To fajnie z waszej strony. Tam jest jeszcze jeden, co? No jak dwóch. Sio? Fajnego macie? Poza jedzeniem? Głownia topora?
O, schematy jakieś, proszę bardzo. Ej, Mandragora? Byśmy nie ty miały miód. O, jakaś zbroja jeszcze, proszę bardzo, jak miło. I diamentowy. No tak średnio się opłacało, no. Ale przejażdżka całkiem fajna. Jedź, Podka! No jak jedź, chłopie? Sam się ślizgasz na każdej praktycznie powierzchni. O, czekaj, czekaj, bo tu jest znak drogowy, to na szybkości się przeniesiemy w takim razie. Znajdź obozowisko złodziei w pobliżu obelisku. Aha. No dobra. A kuku. Popłotka. Gdzie my to mamy jechać? No tam. Naprzód. Naprzód. Ogień w szopie, węgiel w butach. Pytanie, czy tutaj są wyścigi? O kurczę, ty, patrz jak się jasno zrobiło. O. Ty, utopce w ogóle. No to czego? O kurde, ty! Bo oni mnie tu całkiem pokaleczyli w ogóle. O! Nie ma tego złego. Macie tu jakiegoś handlarza, czy coś? Z naszego Sialmara przykładnie. Kanta powali. Patrzcie, patrzcie! No, no, no. Wierzę już. Od 20 lat wożą drewno tą samą. Już legendy o Hjalmarze dotarły nawet tutaj. Szybko poszło. Dziadek mi opowiadał, że kiedyś były w tych lasach. Ale widzę, że jest tu handlarzyna. I bardzo mnie to cieszy. Może będzie miał jakieś skarby. Z czym przychodzisz? Pieniędzmi. Pokaż mi swoje towary. Dlaczego nie masz żadnych kart? Się pytam grzecznie ciebie. Bardzo często jest to potrzebne. No ale dobra, co ja ci mogę tutaj sprzedać? Czego ja tu nie potrzebuję? O kurczę, jak ładnie wygląda. Dobra, te podstawowe to sprzedamy tutaj, to tam wszystko jedno. Kto i ile za to nam da? Aha, ty już nie masz kasy. No i dobra, trudno. Masz coś fajnego? A masz muszelki zwykłe? Chyba nie. Dobra. To bywaj. Bywaj. Stali już skwierczy, iskry błyszczą, runy ojców w klince piszczą. Aha, i ciebie to tak bawi, tak? Znowu jakiś zachorzały do druidów przy nim. Chodź, płotka. No dawaj, żeś! No masakra, ten koń to po prostu jest jakaś chodząca masakra, nie? Dobra, zapisz grę. I a co to za ruiny? Halo? O kurczę, ty. Chyba jakiś quest jest, nie? Coś tak czuję. O którym jeszcze nie do końca wiemy. Ostatnie życzenie.
Ale miło, że ktoś chodzi i zapala te świeczki wszystkie, nie? Ludzkie zwłoki. No tu musi być jakiś questik, o którym jeszcze nie wiem. Dobra, weź to. Dziękuję. Dobra, 90 metrów to już sam przejdę. Płotka i do domu. Czy coś. Czekaj, zapisz grę. To różnie może być. No i znalazłem. Ale znajdziesz śmierć! Powiesz swój łeb usiodła. No. Dziennik rabusia, proszę bardzo. Jesteś tłusty jak foka na zimę i cuchnie ci z gęby jak z gnojownika, ale łeb to masz na karku. Odcisnąć klucz w grudce gliny? Czy też sam na to nie wpadłem? Wlazłem do zbrojowni po zmroku i Kuliu był dokładnie tam, gdzie mówiłeś. W skrzyni, owinięte w natłuszczone runy. Piękna robota, leży w dłoni jak pierś chorzej dziewczyny. Sztych ostry niczym szpila, głowica wysadzana kamieniami. Tak się zagapiłem, że nie usłyszałem kroków tego głupca Olafa. Prawie mnie dogonił, ale potknął się i wygrzmocił łbem o ziemię. Widać, bogowie nam sprzyjają. No, teraz tylko trzeba to sprzedać. A to nie takie proste, mało kto ma dość pieniędzy, a ten kto ma niekoniecznie będzie chciał zadzierać z krachem. Całe szczęście mój brat Jerelen zna kupca jakiegoś Gimrego, który umie znaleźć chętnych na rzeczy, no, z drugiej ręki. Mają się spotkać w starej twierdzy Fuelen i może spróbują pohandlować z Lugosem. Jemu złota nie brakuje, dobra. O, tam jakaś skrzynka widzę. A co znajdziemy tu obok obelisku? W sumie to niewiele. Ty, a mogę na przykład zgasić to wszystko ardem? Nie ma tutaj bogów innych niż ja. Dobra, wszystko słodko, wszystko fajnie, ale dokąd my mamy się udać teraz? O rany boskie, jest takie oskie, masz tam? O rany, myśmy tam jeszcze nie byli w ogóle, o Boże. Dobra, to zróbmy tak. Siądźmy na konia, przejedźmy się tu. Przejedźmy się tędy i trafimy tu. A potem tu. Taki jest plan. Tak to widzę. Chodź, płotka. Naprzód. Jedziemy na wycieczkę. Bierzemy misia w teczkę. Co? Co? Ten to co? Nie to, cicho tam. Dobra, szybki zapis. Co ty tu robisz? Ty, cyklop. Podobno w dodatku krew i wino, jak ten cyklop tam występuje, to wystarczy, że go trafimy w oko i on od razu się wykopytnie. Aha. Warto się tu rozejrzeć. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Nowe zadanie, złe wieści. Dobra. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. No, tak trochę. No i że czego ja teraz szukam?
O, tu coś jest. Nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. No właśnie najgorzej, że ja tej krwi już nie widzę. O, teraz dopiero widzę. A kuku. A kuku. No weź się patrzcie już tam. Krew nie zdążyła jeszcze okrzepnąć. Aha, bo to tego szukałem. Dobra, no już. Jeszcze jedna ofiara. List do Janny. Pokaż to. Janę, kochany synu, źle nam się wiedzie ostatnio. Drakar, co nim mąż z Ingi pływał na wyprawy, roztrzaskał się przy ostatnim sztormie. Na szczęście Björn przeżył. Żelaznoboki pewnie. Ale nim jego kapitan nowy drakar wybuduje, tygodnie miną, a żyć z czegoś trzeba. Do budowy się nie załapał, więc pieniędzy nie ma. Teraz zapasy na zimę przejadamy. A co będzie potem, strach pomyśleć. Daleko Singę wysyłam do ciebie. A dlatego Singę wysyłam do ciebie w imieniu nas wszystkich, proszę o pomoc. Jeżeli się uda o pracę dla Singi, się wystaraj, to potem i Björn i ja do was pod Kertrolde zjedziemy. Być może jakaś praca dla Björna, coś tam, dobra. Dostarcz list do kowala z Kertrolde. Nie ma problemu. Na pewno jak tam gdzieś kiedyś podjedziemy, będziemy w okolicy, to tam się zajedzie. A płotka to naprawdę mnie zaskakuje. Niesamowita kobyła. Raz ci wyskoczy z jednej strony, raz z drugiej. Co to za kurhany? Zwolnij, płotko. Jakaś wioska. A jako, że jest wioska, to musi być i tablica. Jak jest tablica, to muszą być i questy. Zgarniamy wszystko. Dasz mi potrzymać miecz? Nie. Mamy tu jakiegoś handlarza. Nie ma tu żadnego handlarza, serio? Ale bieda. Dobra, poczekajmy do rana. O, jest handlarz, widzisz. Dzień dobry. O, jeszcze w Gwinta możemy zagrać, jak miło. Niczego ciekawego nie masz? Ale w karty zagrać możemy. Zgadzam się z tobą. Przeciwczarnym. Nie myślą, że ich to od morza uderzy. No dobra, rozpocznij grę. Co byśmy tu wymienili? No na pewno manekina możemy wymienić. Pożogę zostawimy. Tego chłopa też możemy wymienić. Nic szczególnego w sumie nie mamy. Także pozostaje liczyć, że szpieg nam coś podrzuci. No nie za bardzo, szczerze mówiąc. Nie bardzo. Ty dziadu jeden. No kurczę, czemu takie karty? Jak to spasował? Niech będzie, no. Ja nie zbiednieję. No proszę, katapulty, miło. Zagra jeszcze z Igiego Ruivena. No żeś ty z tymi pożogami twoimi. Bycie normalnie, wiesz co.
Cyk, pożoga na katapultę, elo. Mamy coś ciekawego? Ej, możemy... Nie możemy. Możemy! Ty, to ja bym zagrał tę kartę. Nie mogę pajacyka wyciągnąć? Ale bez sensu. Wielce to niepotrzebne było z mojej strony. Jak mi rzuci pożogę? Wiesz co? A spasuje. Była słuszna decyzja. No dawaj, co tam masz ciekawego? Masz deszczyk. No i super. Fajnie było, mam nadzieję, że wygraliśmy jakąś kartę, którą będziemy mogli sobie dalej dorzucić, a nie jakąś znowu od tych, z Coyatel. Ich czeka niespodzianka, a ha. Nas bogactwo i sława. Karta gęsta mgła, no to świetna karta, powiem ci. Jest kiszone śledzie, bo ja nienawidzę. Co to za miejsce jest w ogóle? Chata Jarla? Może być. No dobra, ale to mniejsze o większe, bo tutaj widzę, że jest jeszcze znak zapytania. Nawet dwa! I wędrowny jakiś chłopek, no proszę. Musimy jechać tak. Ten znak i to miejsce tu. Dobra. Zacznijmy od tego tu. Strasznie dużo opuszczonych budynków w okolicy. Zapiski wędrownego kupca. Kłuca chciałem powiedzieć. Błogosławiona Freja. Mówili, że drogi niebezpieczne, że diabły morskie. Dobra, dobra, założyłem Freję. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jutro o zachodem słońca będę już w domu. Trzeba będzie bogini coś podzięce złożyć za opiekę. Wiecie pewno, że paru naszych wojów poszło w góry kruszcu szukać i nie wrócili. Quest ku chwale Freju. O Jezu, ile tego tam tałataństwa się nazbierało. Dobra, to jedno mamy. Teraz tu. W drugą stronę zupełnie. O proszę. Blady jesteś. Też ty też. Witaj! No witaj. Żeśmy rozmawiali nieraz. Bywaj. To jakiś obóz jest w ogóle. O, proszę, czekaj. Zadania. Dobra. Miecz rodowy, no właśnie. To jest to, co chciałbym teraz zrobić. Manko. O, bandyci. O kurde, ile was tu jest. Czekaj. Jakaś osełka, coś.
Jak bardzo to jest zniszczone? 47%. No to... 1... 2... To srebrny jest zniszczony, o nie, nie stalowy. Dobra. Kurde, chciałem... No serio jakiś... Byle pajac mnie pacnął. O ty dziadu jeden. No żeż ty kurde, granatem ci rzucę. Czekaj, to innym. Samum, smoczy sen, czarcia purchawa, nie będzie. Pokaż co umiesz. O kurcze, tego to się nie spodziewałem. Zaraz cię sprawdzimy. I... Co za miejsce? Niech ci bogowie błogosławią. Dobra, dobra, czekaj, ty mi, że drop zbieram, a tym coś tam gadać i pierdolę. Czego ty chcesz, człowieku? Gdzie ty jesteś? Dziękuję za... Co to było w ogóle? Dzięki tobie mogłem wrócić do mojej rodziny. Dobra, pokaż mi towary i gramy w Gwinta. Pokaż mi swoje towary. Coś masz ciekawego? To jest oko? Serio? Niczego ciekawego tak naprawdę nie widzę. Gramy w Gwinta. Handel handlem, a ja mam ochotę zagrać w karty. Powiedzmy w Gwinta. W pokera. Bożą skojatelkę. Kurczę, a szpieg. Dobra, niech będzie. No, z tym rogiem to tak średnio bym powiedział. Teraz? Jezu, swoje zniszczyłem, serio? Bożu, dramat. Nie było to za mądre, szczerze powiedziawszy. Dobra, nieważne. Daję tę rundę, bo to nie ma sensu. No dramat, po prostu dramat. Muszę wygrać dwa starcia teraz o ludu. Ale gęstą mgłę. No, nie wierzę. Hmm.
Dobra. Co za? Dawaj jeszcze raz. Niechan. Szkoda. Dziadu jeden. Nie, znaczy, nie obchodź. Tam ta trawa z oślizcza. Spędzę gorączkę. No jakiś quest? Dobrze. Myślałem, że jakiegoś questa odpaliłem przypadkiem. Ja mam ochotę zagrać w karty. Kurczę, drażni mnie czasami ta gra. Strasznie nie fair. Nie umiem używać pożogi, nigdy się nie nauczę tego, jak się używa pożogi. No jeszcze bez szpiega. Dobra, nieważne, spróbujemy. Mam nadzieję, że on podrzuci jakiegoś szpiega. Już mnie zaczynasz wkurzać. Średnio bym powiedział, żeby to było przydatne, no ale okej. Okay. Jeszcze się z tego wywiniemy, także luz. Mieczników możesz rzucać. No i myślałem, że pożogi. A czekaj. Czyste niebo. Tam takie rzeczy. Dobra, wygraliśmy, także luz. Kompletnie na farcie, ale no nieważne. Udało się, to się udało. Aha, olbrzymi krabopająk, czyli talia potworu. Fajno. No dobra, moi drodzy, myślę, że tak na dobrą sprawę tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Hej.